Dzień dobry, nazywam się Małgorzata Bock-Schneider, jestem Polką, pracuję od kilku lat w Moskwie, jestem tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego. Mam przyjemność przeczytać fragment opowiadania do dyktanda. Kiedy już całkiem przyzwyczaiła się do nowego otoczenia i z chudego oraz kościstego kundla przemieniła się w sytego, wypielęgnowanego psa, gospodarz pewnego dnia pogłaskał ją przed nauką i powiedział: czas nam, ciotko, czymś się zająć. Dość już zbijania bąków. Chcę zrobić z ciebie artystkę. Chcesz być artystką? I zaczął uczyć ją różnych rzeczy. W czasie pierwszej lekcji uczyła się stać i chodzić na tylnych łapach, co ogromnie jej się podobało. Na drugiej lekcji już podskakiwała na tylnych łapach i chwytała cukier, który nauczyciel trzymał nad jej głową. Po czym na następnych lekcjach tańczyła, biegała na lince, wyła przy akompaniamencie muzyki, dzwoniła i strzelała. Po miesiącu zaś z powodzeniem mogła zastępować Teodora Tymofiejcza w piramidzie egipskiej. Uczyła się bardzo chętnie i była zadowolona ze swoich postępów. Bieganie z wysuniętym językiem na lince, skakanie przez obręcze oraz jeżdżenie wierzchem na starym Teodorze Tymofiejciu sprawiało jej największą przyjemność. Każdej udanej sztuczce towarzyszyło dźwięczne, entuzjastyczne szczekanie. Nauczyciel zaś dziwił się, wpadał w zachwyt i zacierał ręce. Talent, talent, mówił, niewątpliwy talent. Stanowczo będziesz miała powodzenie. I ciotka tak przyzwyczaiła się do słowa talent, że za każdym razem, kiedy gospodarz je wymawiał, podskakiwała i rozglądała się wokoło, jakby to była jej nazwa. Kiedy już całkiem przyzwyczaiła się do nowego otoczenia i z chudego oraz kościstego kundla przemieniła się w sytego, wypielęgnowanego psa, gospodarz pewnego dnia pogłaskał ją przed nauką i powiedział: czas nam, ciotko, czymś się zająć. Dość już zbijania bąków. Chcę zrobić z ciebie artystkę. Chcesz być artystką? I zaczął uczyć ją różnych rzeczy. W czasie pierwszej lekcji uczyła się stać i chodzić na tylnych łapach, co ogromnie jej się podobało. Na drugiej lekcji już podskakiwała na tylnych łapach i chwytała cukier, który nauczyciel trzymał nad jej głową. Po czym na następnych lekcjach tańczyła, biegała na lince, wyła przy akompaniamencie muzyki, dzwoniła i strzelała. Po miesiącu zaś z powodzeniem mogła zastępować Teodora Tymofiejcza w piramidzie egipskiej. Uczyła się bardzo chętnie i była zadowolona ze swoich postępów. Bieganie z wysuniętym językiem na lince, skakanie przez obręcze oraz jeżdżenie wierzchem na starym Teodorze Tymofiejczu sprawiało jej największą przyjemność. Każdej udanej sztuczce towarzyszyło dźwięczne, entuzjastyczne szczekanie. Nauczyciel zaś
Dziwił się, wpadał w zachwyt i zacierał ręce. Talent, talent, mówił. Niewątpliwy talent. Stanowczo będziesz miała powodzenie. I ciotka tak przyzwyczaiła się do słowa talent, że za każdym razem, kiedy gospodarz je wymawiał, podskakiwała i rozglądała się wokoło, jakby to była jej nazwa.